Wywiad z 26 grudnia 1957 roku. W rozmowie z siostrami domu macierzystego misjonarzy Najświętszego Serca w Meksyku 22 maja 1958 roku ksiądz Fuentes powiedział: chcę powiedzieć wam o ostatniej rozmowie, jaką z nią, siostrą Lucją, odbyłem 26 grudnia ubiegłego roku. To właśnie w klasztorze zastałem ją bardzo smutną, bladą i wyczerpaną. Następnie zaczął czytać słowa siostry Lucji skierowane do niego w wywiadzie z 26 grudnia 1957 roku. Ojcze, Najświętsza Dziewica jest bardzo smutna, ponieważ nikt nie zwrócił uwagi na jej przesłanie, ani dobre, ani złe. Dobrzy, bo idą drogą dobroci, ale nie zwracając uwagi na to orędzie. Źli i z powodu swoich grzechów nie widzą, że kara Boża już na nich spada. Oni także podążają swoją drogą zła, ignorując poselstwo. Ale Ojcze, musisz mi wierzyć, że Bóg ukaże świat i ukaże go w straszliwy sposób. Kara z nieba jest nieuchronna. Nadchodzi rok 1960 i co się wtedy stanie? Będzie to bardzo smutne dla wszystkich i dalekie od szczęścia, jeśli świat wcześniej nie będzie się modlił i nie odprawiał pokuty. Więcej szczegółów nie mogę podać, bo to na razie tajemnica. Z woli Najświętszej Maryi Panny tajemnicę może poznać jedynie Ojciec Święty i biskup Fatimy. Obaj jednak zdecydowali się go nie otwierać, aby nie ulec jego wpływowi. To jest trzecia część orędzia Matki Bożej, która aż do roku 1960 pozostaje tajemnicą. Powiedz im, Ojcze, że Najświętsza Dziewica wielokrotnie powtarzała moim kuzynom, Franciszkowi i Hiacyncie, a także mnie, że wiele narodów zniknie z oblicza ziemi, że Rosja będzie narzędziem kary z nieba dla całego świata, jeśli wcześniej nie nastąpi nawrócenie tego biednego narodu. Decydująca walka z diabłem. Siostra Lucja powiedziała mi także: Ojcze, diabeł toczy decydującą bitwę z dziewicą, a jak wiadomo, tym, co najbardziej obraża Boga i co w jak najkrótszym czasie pozyska mu największą liczbę dusz, jest zdobycie dusz poświęconych Bogu. To również pozostawia pole świeckich bez ochrony i diabeł może łatwiej ich przejąć. Powiedz im też, Ojcze, że moi kuzyni Franciszek i Hiacynta składali ofiary, ponieważ zawsze widzieli, że Najświętsza Dziewica była bardzo smutna. Podczas wszystkich swoich objawień nigdy się do nas nie uśmiechała. Ta udręka, którą w niej widzieliśmy, spowodowana obrazą Boga i karami grożącymi grzesznikom, przeniknęła nasze dusze, a będąc dziećmi, nie wiedzieliśmy, jakie środki wymyślić, z wyjątkiem modlitwy i składania ofiar. Nie możemy czekać, aż Rzym przemówi. Nawiązując do wizji piekła, którą ukazała jej Matka Boża oraz Hiacyncie i Franciszkowi, powiedziała: dlatego, Ojcze, moją misją jest nie tylko opowiadanie o karach materialnych, które z pewnością spadną na ziemię. Módlcie się i odprawiajcie pokutę. Nie moją misją jest powiedzenie wszystkim, że grozi nam bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty dusz na całą wieczność, jeśli pozostaniemy ugruntowani w grzechu. Ojcze, nie powinniśmy czekać na wezwanie świata z Rzymu ze strony Ojca Świętego do odbycia pokuty. Nie powinniśmy też czekać na wezwanie do pokuty ze strony biskupów, naszych diecezji czy zgromadzeń zakonnych. Nie, nasz Pan często używał tych środków, a świat nie zwracał na to uwagi. Zatem teraz każdy z nas musi zacząć reformować się duchowo. Każdy musi zbawić nie tylko swoją duszę, ale także wszystkie dusze, które Bóg pozostawi na jego drodze. Dwa ostatnie środki na zbawienie świata. Ojcze, Najświętsza Dziewica nie mówiła mi, że jesteśmy w czasach ostatecznych świata, ale zrozumiałem to z trzech powodów. Pierwszy, jest tak dlatego, że powiedziała mi, że diabeł toczy bitwę z dziewicą, decydującą bitwę. Jest to ostateczna bitwa, w
której jedna ze stron zwycięży, a druga poniesie porażkę, zatem odtąd jesteśmy albo z Bogiem, albo z diabłem. Nie ma złotego środka. Drugim powodem jest to, że powiedziała mi i moim kuzynom, że Bóg daje światu dwa ostatnie lekarstwa, różaniec święty i nabożeństwo do Najświętszego Serca Maryi, a ponieważ są to środki ostateczne, to znaczy ostateczne, oznacza, że innych nie będzie. I po trzecie, ponieważ w planach opatrzności Bożej, gdy Bóg zamierza ukarać świat, zawsze najpierw wyczerpuje wszystkie inne środki. Kiedy widzi, że świat nie zwraca na to uwagi, wówczas, jak to mówimy w naszym niedoskonałym sposobie mówienia, z pewną obawą przedstawia nam ostatnią drogę zbawienia, swoją błogosławioną Matkę. Jeśli pogardzimy i odrzucimy ten ostatni sposób, niebiosa już nam nie przebaczą, bo popełnimy grzech, który Ewangelia nazywa grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech ten polega na otwartym odrzuceniu z pełną świadomością i wolą zbawienia, które jest nam dane, ponieważ nasz Pan jest bardzo dobrym Synem, nie pozwoli, abyśmy obrażali i gardzili Jego Najświętszą Matką. Mamy oczywiste świadectwo historii różnych stuleci, gdzie nasz Pan pokazał nam strasznymi przykładami, jak zawsze broni honoru swojej Najświętszej Matki. Modlitwa i ofiara to dwa sposoby zbawienia świata. Jeśli chodzi o różaniec święty, Ojcze, w tych ostatnich czasach, w których żyjemy, Najświętsza Dziewica nadała nową skuteczność modlitwie różańca świętego. To tak, aby nie było problemu, którego nie da się rozwiązać modlitwą różańcową, niezależnie od tego, jak trudny jest on, czy to doczesny, czy przede wszystkim duchowy. W życiu duchowym każdego z nas lub życiu naszych rodzin, powtarzam, nie ma problemu, choćby najbardziej trudnego, którego nie moglibyśmy w tym czasie rozwiązać poprzez odmawianie różańca świętego. Różańcem świętym zbawimy się, uświęcimy, pocieszymy Pana i uzyskamy zbawienie wielu dusz. Następnie następuje nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, naszej Najświętszej Matki, uznającej ją za siedzibę miłosierdzia, dobroci i przebaczenia oraz bezpieczną bramę prowadzącą do nieba. To jest pierwsza część orędzia odnosząca się do Matki Bożej Fatimskiej. Natomiast druga część, krótsza, ale nie mniej istotna, odnosi się do Ojca Świętego. Uciszanie siostry Łucji. Ci, którzy w większości chcieli zniszczyć orędzie fatimskie, w dalszym ciągu naciskali na siostrę Łucję w sprawie poświęcenia, próbując nakłonić ją, aby powiedziała, że zostało ono zakończone. Prawdziwej siostry Łucji nie widziano ani nie słyszano od 1958 roku, po jej ostatnim publicznym wywiadzie z ojcem Augustynem Fuentesem i jego wstąpieniem do klasztoru karmelitów w Coimbrze. Dwa lata później, w 1960 roku, jego głos został oficjalnie uciszony w Karmelu, ma wyraźnie polecenie papieża Jana XXIII. Później fałszywa Łucja powiedziała, że konsekracja nie odbyła się dokładnie tak, jak prosiła Matka Boża, ponieważ biskupi nie brali w niej udziału. Była na tyle mądra, by wiedzieć, że polecenie nieba jest tak jasne, że gdyby stwierdziła, że poświęcenie zostało zakończone, musiałaby odpowiedzieć na bardzo trudne pytania i mogłaby zaryzykować utratę przykrywek jako druga Łucja, czego hierarchia Kościoła nie chciała. Miliony katolików mają bardzo małą wiedzę na temat nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, które miało na celu ocalenie dusz od piekła, ponieważ hierarchia księża i osoby zakonne wiedzieli, że to zdenerwuje protestantów, dlatego nie zachęcali i nie propagowali tego tak, jak powinni. W końcu byłaby to ogromna porażka dla ekumenizmu. Winni tego poważnego zaniedbania prawdopodobnie dopuścili się grzechu przeciw Duchowi Świętemu, który według Pisma Świętego nie jest wybaczalny. Wiemy na pewno, że siostra Łucja przepowiedziała ojcu Fuentesowi w 1957 roku tę walkę, którą widzimy wokół nas.